Dzisiaj opowiemy trochę o ładowarkach. Rozróżniamy kilka typów ładowarek. Zacznijmy od najprostszych. Jeśli chodzi o ładowarki takie typowo ścienne, to są ładowarki przeznaczone do baterii NiMH. Najczęściej z wtykiem Tamiya, dodawane standardowo do najprostszych samochodów. Ładują je bardzo małym prądem, stałym. Często też nie mają odcięcia prądu, czyli potrafią baterię przeładować. Kolejnym typem ładowarki jest prosta ładowarka do baterii LiPo. Ona również ma wbudowany zasilacz, podłączamy ją pod ścianę. I jaki jest jej minus? No minus jest taki, że ładuje tylko 2 i 3 celowe pakiety LiPo. Nie możemy ustawić prądu ładowania, jest on stały. Natomiast jest to podstawowa ładowarka do pakietów LiPo, która naładuje nam równo każdą celę i oczywiście odetnie ładowanie wtedy, kiedy bateria będzie w pełni naładowana, ponieważ baterii LiPo nie można przeładować. Najbardziej sensownym typem ładowarek, jaki trzeba sobie kupić, jeśli bawimy się w modelarstwo, są to ładowarki mikroprocesorowe. Rozróżniamy kilka typów takich ładowarek. Najprostsze ładowarki mikroprocesorowe, najczęściej kupowane, są to ładowarki, które naładują każdy typ baterii. LiPo, LiFe, NiMH, NiCD czy typowe akumulatory żelowe. Są ładowarki z wbudowanym zasilaczem, tak jak ten Hightech, oraz ładowarki, które zasilacz mają oddzielnie, tak jak taki Greenbot. Obydwie ładowarki spełniają takie same zadanie. Pokazują nam czas ładowania, ile mAh weszło do baterii, jaki typ baterii ładujemy. Oczywiście posiadają balancer, możemy ładować każdym złączem, wystarczy, że podepniemy odpowiedni kabel ładowania. Ostatnio na rynku pojawiły się również ładowarki dotykowe, takie jak tutaj. Jest to dokładnie ta sama ładowarka, z tym, że wszystko mamy na dotykowym wyświetlaczu. Kolejnym typem ładowarki jest ładowarka do prostych jednocelowych pakietów LiPo. Co jest z niej fajnego? Ma 4 kanały, mogę ładować 4 pakiety na raz. Najczęściej wykorzystywana do prostych kwadrokopterków, kiedy latamy na jednym, małym, jednocelowym pakiecie. Możemy go tutaj naładować prądem takim, jaki sobie ustawimy, bardzo szybko i nie przerywać zabawy. Najlepszymi ładowarkami, jakie są spotykane na rynku, są ładowarki kilkukanałowe. Jest to taka sama tak naprawdę ładowarka, jak wcześniej wspomniana ładowarka mikroprocesorowa, natomiast ona potrafi naładować 4 pakiety na raz. W przypadku tej występują też ładowarki, które są dwukanałowe i ładują 2 pakiety na raz. Na co trzeba zwrócić uwagę przy ładowarkach kilkukanałowych? Ano na to, że te ładowarki często nie mają takiej mocy jak pojedyncza ładowarka. Co trzeba pamiętać przy ładowarkach kilkukanałowych? Musimy się wyposażyć w odpowiednio mocny zasilacz, który będzie w stanie udźwignąć wszystkie 4 kanały, kiedy będziemy wykorzystywali je. Jeśli chcemy naładować 4 baterie na raz pełną mocą, ta ładowarka będzie pobierała dość dużo prądu. Jeśli wyposażymy ją w za słaby zasilacz, elektronika może ulec uszkodzeniu. Jeśli spodobało Ci się nasze wideo, zasubskrybuj lub daj łapkę w górę. Da to nam jeszcze więcej energii i motywacji do nagrywania jeszcze lepszych filmów.